Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z gier rankingowych online w Tekenie 7. Dzisiaj zawalczymy sobie ponownie Devil Jinem po dłuższej przerwie. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy chcecie jeszcze Tekena na kanale w odcinkach i czy chcecie Tekena na streamach, bo widzę, że w miarę wyszukuje graczy, także nie ma jakiejś tragedii. Także piszcie w komentarzach, lajkujcie oczywiście filmik i lecimy. Pierwszy przeciwnik. Kazuya, Igor Kras 88. Ciekawe, czy to Igor to, że Polak, czy co? Zobaczymy. Dwa razy Mishima. O, nice. Ok, czyli pod ścianą lubi raczej kucać. Zobaczymy, czy to się powtórzy. Ta tendencja. Nice. O kurczę. Ale unik zrobił. Okej. Wow. Można było się tam wbić, to miałem fuksa. Bo inaczej na CH bym dostał milion damage'u. Not bez. O. Robiłem Rage Drive'a i dostałem na CH. Nie wierzę w to, counter hit, ale ja mam pecha, no. Wow. I tak siadło. Jest. Zimna krew na koniec, spacing, przód, przód, dwójka i wszystko w temacie. Znowu ten sam błąd zrobił. Wow. Okej, okay. Sidestep it. Znowu to samo, nie wierzę. Trzy razy tak samo chyba zacząłem rundę. I gościu dosłownie to samo. Nice. Aj. Okej. Okay. Co? Już koniec? Dałem mu dwie rundy? Jakim cudem? Jakim cudem on to wygrał, wy mi powiedzcie? No fuksem oczywiście. Nawet nie zauważyłem, w którym momencie on wygrał te dwie rundy. Bo później dwie rundy tak go przewidziałem, takie paty dostał. No nic. Przypadek przy pracy, mam nadzieję. Teraz mniej więcej go już rozgryzłem, jak to tam wygląda i na pewno będzie spoko. Także Kazuya, szykuj się. Ja mam w ogóle, jak to wygląda z rangu? Czy dostaję dużo punktów za niego? Dziewiąty dan, on ma ósmy. No czyli dużo powinien dostawać, bo prawie nie ma różnicy. Okej. To jest piękne. Ten ładowany na ścianę wchodzi, masakra. Darmową ścianę mamy praktycznie wtedy. Oj. Tutaj mógł mnie mocno za to ukarać, to na pewno. Nice. Aj. Troszeczkę za wcześnie zrobiłem, nie wyczułem go, troszeczkę za wcześnie. Dziwne, bo kucnęłem. Wow! Ale jaja, akurat nacisnąłem ten. Sidestepa do góry.
I nie blokowałem, no. No nie. Aha, ale tak się dać pojechać, no. Tak się dać. Nie wierzę w to. Tak łatwo. Znowu, tak łatwo się zrobić bambusa. Jak on to trafił? Okej. Wow. O, ile on tych kołowrotków robił, no. O, trafił, nice. Robiłem sidestepa, nie blokowałem, szkoda. Wow. Nie. Okej, okay, no trafię go, ale co z tego, nie? Co z tego, jak ma bardzo dużo życia jeszcze? Nie wiem, czy to wyklaczuje, ale może, może. O, to zakończenie, coś pięknego. O, coś pięknego to było. No, no. Czyli jednak wyklaczowałem, udało się wygrać, miałem resztkę życia, on 3/4, albo jeszcze więcej. Udało się wygrać, no podstawowy błąd, chciał na łatwiznę pójść na koniec i zrobił Hell Sweepa, to już miałem darmowe combo. Później wstał z prężyną i dostał laserami i koniec był gościa. Także no, to było dobre. To mi się podobało. Okej, jeszcze jeden taki. Jeszcze jeden taki, mam nadzieję. O! Dużo damage'u przyjąłem, to niedobrze. Jest! Dało się tam wbić. Dało się wbić, także okej. Okay. Oj, kucnąłem, przypadek. Przypadek przy pracy. Jest, kucnął znowu. Kucnął znowu i nawet chyba na CH dostał. Miałem combo, jeżeli się nie mylę. Nice, trafił, ok. To mu przyznam. Nie ma co kłócać. Wow! O, udało się ukarać. Już myślałem naprawdę, że zginę. Serio, byłem już przekonany, że tutaj nie żyję, ale się udało. Także fajnie, no teraz już go przeczytałem, można powiedzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ile było? 3-0. Chyba 3-0 w rundach, nie? Także już było troszeczkę lepiej. Coś tam blokowałem, w miarę ten spacing był, coś tam wyczułem, kiedy zaatakuje, kiedy nie. Pod ścianą można tak kurczę mind game'ować, tak można gościowi na łeb wejść. Czy to zrobię mida, UF4, czy zrobię Hell Sweepa, czy zrobię ten ładowany i mamy wtedy ścianę darmową. O! Teraz gościu ma spadek, także możecie zostawić lajka, kto jeszcze nie zostawił. Piszcie komentarz, czy jeszcze chcecie Tekena na streamach i w odcinkach oczywiście. I lecimy z nim. Zobaczymy, czy uda się go zrzucić z rangi. Juś!
Sięgło jeszcze, wow. Oj, kucnęła niepotrzebnie. Wow. Nie ma. O, sięgnęłem. Myślałem, że już nie ten. Myślałem, że za daleko jest, a jednak puncha sięgnęła. To jest piękne łapanie. Ostatnio zacząłem go trochę więcej używać. Wow, on to mógł skancelować, nawet tego nie znałem. Nice. Mamy to. Spokojnie. Oj, fuck. Ale to ma zasięg chory. Okej, udało się go podciąć hellsweepem. Nie kucnął. Ciekawe, czy w ogóle to znam. Może wiecie, w nerwach to różne rzeczy można zrobić. Ja też nie zawsze takie proste rzeczy kucam, nie? Ale elektryka robi, więc pewnie wiedział, że to można kucnąć. Oj. Wow. Ale mu się tam wcięłem. Yes, nice. Mamy to. Dobra, gościu zleciał z rangi. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Devil Jina. Ponownie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Coraz więcej jak grałem, to z kolejnym meczem, z kolejną rundą było mi coraz łatwiej. Jak zresztą widzieliście. Mam nadzieję, że się oczywiście podobało. Like zostawiony, myślę. I piszcie w komentarzach, jak się odcinek podobał. Czy chcecie więcej Tekena na odcinkach. I czy chcecie go jeszcze na streamach. Także trzymajcie się. Do zobaczenia i na razie. Cześć.